Przestrzeń dla Sztuki. To jest projekt, który dotyczy trzech instytucji: Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Ekonomicznego i Ochockiego Centrum Kultury. Inicjatorem tego projektu jest profesor Jerzy Hausner. Ten listopadowy, tegoroczny projekt, do tego projektu została zaproszona pani profesor Janina Kraupe, postać wielka, wielka dama awangardy polskiej. Uważamy w tym cyklu za obowiązek pokazywanie nie tego, co najnowsze, ale tego, co ma już sprawdzoną i potwierdzoną wartość. Pani profesor jest niezwykle ważną artystką. Artystką działającą przede wszystkim przez emocje. To nie jest sztuka, która wymaga wyjaśnienia, o co artyście chodziło. To jest sztuka, którą się przeżywa. Całemu przedsięwzięciu towarzyszy wydanie katalogu twórczością, z produkcjami prac Janiny Kraupe. Kraupe jest jedną z wiodących artystek krakowskich. Związaną tutaj z Akademią Sztuk Pięknych. Tutaj studiowała, ale również wykształciła spore grono kolejnych artystów. Profesor Kraupe wychowała mnóstwo znakomitych artystów. Z nią się bardzo dobrze współpracuje, ponieważ ceni sobie refleksję o sztuce, ceni sobie rzetelną pracę, ceni sobie ten dyskurs, jak już powiedziałem, no i sama tworzy piękne obrazy, wspaniałe grafiki, jest osobą niezwykle witalną, aktywną. Te jej obrazy mają taki pierwiastek afirmatywny, takiej akceptacji życia, takiej satysfakcji z tego, że ktoś istnieje. Ten cykl wystaw, który jest właśnie w tym roku, to są wystawy, które w oparciu są o twórczość 1983-2014. Pani profesor ciągle tworzy, ciągle maluje, nie wykonuje już grafik, ale jest w pełnym twórczym transie i bardzo gotowa i niepoprzestająca na działaniach artystycznych. Ja zaczęłam studiować przed wojną rok. Byłam akurat najmłodsza, bo tak się złożyło, że ja miałam 17 lat, a miałam kolegów w innych pracowniach, którzy mieli koło 40 nawet. Malarstwo studiowałam do końca, również malarstwo monumentalne, a grafikę wieczorami. Malarstwo monumentalne to są zupełnie inne wymiary, prawda? Zresztą to praktykowałam przez 20 parę lat później. A grafika mnie dlatego interesowała, że jest kontakt z literaturą. Można bardziej z wyobraźni pracować. Ja zresztą zawsze dużo czytałam, poezja mnie interesowała. Byłam ze studentami naszej uczelni warszawskiej w Holandii. I to na mnie zrobiło duże wrażenie, bo to właśnie tam młodzi ludzie już się buntowali nawet przeciwko zupełnie współczesnym tendencjom, które powiedzmy przez Paryż były lansowane i myśleli o tym, żeby zwrócić się do sztuki dziecka, sztuki prymitywnej. Grupa krakowska jak formalnie powstała, to był u podstaw Związek Przyjaciół. W 1948 roku była pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej, ogólnopolska, w Pałacu Sztuki w Krakowie. No i potem mieliśmy stale już do dyspozycji Krzysztofory i zapraszaliśmy również artystów, nawet z innych krajów socjalistycznych, którzy byli zbyt awangardowi, żeby ich tam pokazać. Także myśmy pomagali różnym artystom jednak z naszego układu warszawskiego. Podchodziłam do znajomości człowieka właśnie jak gdyby oglądając z drugiej strony, nie od tej zewnętrznej, tylko od tej wewnętrznej. Astrologią do obecnej chwili się zajmuję. O tyle jest ona ciekawa, że ona daje pewien model świata jednocześnie.